A nie mówili ci o sile spokoju? Kogo pan filmuje? Oni dostali 300 zł. Oni to dla tych, no jak, ona ma dwójkę dzieci? Tak, to chyba, że Tymek dzieci lody mają. Dzieci lody, tak. Chociaż chciałam ci powiedzieć, że taki Także no. Słuchaj, ja coś musimy zrobić, bo przecież będziemy tak stali. Ludzie wcześniej nie po to, żeby... Albo będziemy trzeba zgrupować, to tak, nie wiem. No to zapalmy świeczki, jak kto ma, no nie? Porozmawiać, to trzeba się skupić troszeczkę. Najważniejsze, że jesteśmy. Najważniejsze, że jesteśmy tutaj, tak? Drodzy Państwo, w imieniu wszystkich organizatorów, którzy się tu pojawili, chciałem bardzo podziękować Wam wszystkim, że tu dzisiaj jesteście. To może pokażmy organizatorkę przedsięwzięcia, bo to jest właściwie osoba, która zwołała nas tutaj wszystkich. Proszę tutaj, panią, proszę. Brawa! Brawa! Brawa. My tym razem mieliśmy problemy z decyzją, czy się zbieramy, czy nie, czy ruszamy, czy nie, a pani po prostu wzięła, zrobiła wydarzenie i dzięki niej jesteśmy tutaj wszyscy. Ale Państwo sami chcieli przyjść, także... Nie, no to oczywiście, potem już wzmocniliśmy, to po prostu pociągnęliśmy, ale... Dlaczego tu jesteśmy? Boguś, powiedz. Drodzy Państwo, wiadomo wszyscy, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy, że tak powiem, sercem z sędziami przede wszystkim Sądu Najwyższego i z tym, co się dzieje w Warszawie. Jesteśmy tutaj razem z nimi właśnie po to, żeby zamanifestować to, że wolne sądy są podstawą demokracji i podstawą wolności. Wolności każdego obywatela.
To jest dla nas niesłychanie ważne. To jest najcenniejsza rzecz, jaką mamy, to wolność. I tą wolność nie możemy utracić. O tą wolność walczyli nasi ojcowie, walczyli moi rodzice. Można powiedzieć, że w pewnym sensie walczyłem nawet ja, chociaż byłem wtedy studentem w 89 roku i moja rola była żadna. Ale walczyliśmy, o to walczyliśmy, drodzy Państwo, przez te 30 lat prawie wolności. Po to ją ustawiliśmy w taki sposób, żeby działała i żeby każdy obywatel mógł się czuć w Polsce wolny i bezpieczny przez to, że są wolne sądy. Że są te sądy filarem demokracji i wolności. Znaczy niezależne sądy, to znaczy sądy niezależne od władzy ustawodawczej. Oczywiście, że tak. W sumie o co chodzi władzy ustawodawczej? Władzy ustawodawczej chodzi o to, żeby sądy były jej tubą, żeby właściwie sędziów tak sobie ustawić, żeby nawet w sprawach administracyjnych, czyli tam, gdzie obywatel musi się zacząć, staje wobec administracji, na przykład, nie wiem, w sprawach podatkowych, w sprawach świadczeń i takich innych, to w tej chwili nawet sąd administracyjny przestanie być niezależny. A to, co PiS mówi, ja dzisiaj słuchałem właściwie jeszcze takiej dyskusji w Trójce i pan z PiSu cały czas jak mantrę powtarzał, że no przecież jest domniemanie konstytucyjności. I że ustawa jest ważniejsza od konstytucji, ponieważ jest domniemanie konstytucyjności, więc dopóki Trybunał Konstytucyjny oczywiście się nie wypowie, tak, to te ustawy, które oni zrobili, są konstytucyjne. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład uchwalili ustawę znoszącą konstytucję. Albo znoszącą Sąd Najwyższy. I w tym momencie cały rozdział z konstytucji przez domniemanie konstytucyjności ustawy przestaje obowiązywać. Albo rzeczywiście mówią konstytucja do domu, tak? I w tym momencie przez domniemanie konstytucyjności ustawy konstytucja przestaje obowiązywać. I takie są w tej chwili durne tak naprawdę argumenty, że można sobie łamać bezpośrednie zapisy w konstytucji, bo to co oni teraz robią, to właściwie ustawy są sprzeczne, to już nie trzeba interpretować, wystarczy przeczytać. Wystarczy przeczytać zdanie w Konstytucji i to, co jest zapisane, jest jawnie sprzeczne z zapisem Konstytucji. Chciałem zapytać, czy Państwo macie świeczki? Macie. Macie. To świecimy. Ogiem tu. Panią, tym razem weźmiemy, jak mam do tego. Znajdą się na pewno chętni, żeby mam zapałkę. O, ja bym zapalił się. Udaję. Proszę bardzo, każdy może coś powiedzieć. Bardzo proszę o spokój. W imieniu tych, którzy zaczynali tą całą sprawę naszą solidarnościową, chciałem powiedzieć parę słów do was, żebyście wy zrozumcie, nie musieli przerabiać na własnych grzbietach tego, co myśmy w latach 80. przerabiali przy sądach partyjnych. Proszę Państwa, aż mi szkoda, że nas tak mało. Proszę Państwa, to jest, no powiedziałbym, wstyd. Wstyd, bo za chwileczkę zaczniemy sobie śpiewać Polacy nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. A stanie się coś takiego, że naprawdę pożałujecie. A w związku z tym, że mamy akurat rok pamięci naszego poety Zbigniewa Herberta, to chciałem wam przypomnieć te słowa jego. Znamienny. I słucha lud
a błazny mu śpiewają, że nigdy nie był tak dzisiaj wolny. To mamy dzisiaj. To od nas, tych starych, których nas niewielu zostało już, to chciałem wam przekazać. Dziękuję. Drodzy państwo, macie świeczki? Macie. Macie. To ja teraz prosiłbym tak, skupmy się jeszcze bardziej, drodzy państwo. Chciałbym, żebyśmy z tymi świeczkami zaśpiewali nasz polski hymn. A ja na... Mogę to pozwolić. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję państwu bardzo. Drodzy państwo, ja się bardzo cieszę, że tu jesteśmy właśnie w różnym gronie. Jak państwo widzicie, chciałem powiedzieć taką rzecz, drodzy państwo. Przyszedłem tutaj nie jako polityk, ale jako obywatel tego kraju. I powinniśmy być tu wszyscy. Wszyscy ci, którym zależy na wolności, na sprawiedliwości, na demokracji, na poszanowaniu polskiej konstytucji. Jeżeli kiedyś jakakolwiek partia będzie miała te 2/3 w parlamencie, to będzie mogła zmieniać konstytucję. I wtedy nie będziemy mogli powiedzieć, możemy wtedy tylko powiedzieć, przegraliśmy przy wyborach. Jeżeli będą demokratyczne, nie ma wtedy problemu. Ale jeżeli ktoś próbuje zmieniać demokrację ukradkiem, na boku i cały czas wmawiać społeczeństwu, że on właściwie nic nie robi, a na naszych oczach konstytucja jest łamana, to to jest łamanie prawa. Ja chciałem powiedzieć państwu jedną rzecz. Może zabrzmi to dziwnie, ale ja się spodziewam, że nawet po utracie władzy przez PiS nowa koalicja czy nowa partia, która będzie rządzić, nie będzie chciała ich do końca rozliczyć. A ja uważam, że powinni odpowiedzieć za to, co zrobili. I uważam, że po to między innymi jest nam potrzebna Unia Europejska, bo prawdopodobnie będziemy musieli złożyć pozew zbiorowy jako obywatele przeciwko na przykład prezydentowi, byłemu już mam nadzieję, Dudzie, za łamanie konstytucji, za co powinien odpowiedzieć. A prezes Kaczyński za tak zwane sprawstwo polityczne po prostu, które robi z tyłu, bo to też jest łamanie prawa i łamanie polskiej konstytucji. Dziękuję. Andrzej Duda drugi raz się nie uda, tak? Bo to jest ja niestety głosu nie natężę, taki mam, ale podejdę do was bliżej. Może coś z tego usłyszycie. Zbywaliśmy przed chwilą piękny polski hymn. Ale na dzisiejsze zgromadzenie, to proszę państwa, niestety bardziej pasuje fragment sonaty bemol Chopina marszał. I te świeczki, które świecimy, bo wraz z demolką sądu umarła polska demokracja. Nie żyjemy już w kraju demokratycznym, bo demokracja opiera się, jak wszyscy wiemy, na tym. To jest tekst napisany. To jest wszystko w historii. My ich rozliczymy.